to moment docenienia ciężkiej pracy i poświęcenia rolników. Święto plonów, czyli znane i lubiane dożynki, odbyły się również w gminie Ostróda. Każde święto plonów to jest odpowiedni czas i odpowiedni moment, żeby podziękować rolnikom za ich, mogę powiedzieć, niezłomność, trud, wytrwałość. Dziś jest czas, żeby podziękować, poświętować, no i mówiąc szczerze, troszeczkę odizolować się od tych codziennych, bardzo trudnych obowiązków. Pierwszym punktem dożynek w Kajkowie była msza święta, podczas której rolnicy i zebrani goście podziękowali za tegoroczne plony. Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było przekazanie chleba przez starostów dożynek Joannę Śliwińską oraz Stanisława Milewskiego. No jest to olbrzymie wyróżnienie, bo tak naprawdę reprezentuje wszystkie kobiety z naszej gminy. No wiadomo, emocje są. Ale także i pozytywne odczucia, tak? Bo jesteśmy bardzo mile tutaj przyjmowani. Do rolników trafiły również wyróżnienia. Honorową odznakę Zasłużony dla Rolnictwa przyznano między innymi Krzysztofowi Makrockiemu, zajmującemu się produkcją roślinną i zwierzęcą. No był ciężki rok, bo były słabe ceny zbóż, nie? Teraz w tej chwili w tamtym roku była pszenica po 180, teraz po 80, także... No nie, ponad 100% staniało. Po prostu trzeba działać dalej, swoje robić. Na trud oraz problemy związane chociażby z tegoroczną suszą zwrócili uwagę również zaproszeni goście. Praca jest niełatwa pod gołym niebem, różne uwarunkowania klimatyczne, a przecież mamy ten bochen tegorocznego chleba, mamy plony i trzeba je dobrze zagospodarować, a dzisiaj dziękujemy rolnikom. Teraz sobie dopiero zdajemy sprawę po tym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. My jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkty, więc tym bardziej musimy dbać o polskiego rolnika. Doskonałe domowe produkty serwowały na swoich stoiskach koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj na naszym stoisku polecamy wszelkiego rodzaju pierogi. Pierogi z kaszą, z kurkami, z fetą, z kurczakiem, z kaczuszką. Mamy czarninkę jak co roku, mamy ciasta, chlebki różnego rodzaju. Przygotowałyśmy na przykład pstrągi, które pływają również w naszych rzekach. No nie łowiłyśmy ich same, ale za to żeśmy je uwędziły, tak? Zrobiłyśmy różne ciasta z owocami leśnymi, mamy pyszne pierogi z mięchem. Dużą atrakcją były również tradycyjne dożynkowe wieńce, które zaskakiwały doborem kolorów, roślin oraz kształtem. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv